Czkawkę ma! Maksiu ma czkawkę? Słuchajcie, dzisiejszy film będzie polegał na tym, że... Słuchaj, gościu, ty masz dziś fajnie. Robisz zakupy, możesz kupić co chcesz, ale masz... Tyle. Masz stówkę dzisiaj do wydania. Pokaż tu stówkę, ładnie. Maksiu ma stóweczkę. I słuchajcie, będzie to polegać na tym, że Maksiu sam decyduje, co sobie kupi. Sypkę. Na przykład. Jestem ciekawy, na co ma... Daj, bo zgubisz, dobra? W razie W. Ja ci to dam. Dam ci w sklepie, ok? Autko. Autko już kupisz? Chcesz? Dobra, ja będę trzymał w razie W. Ty możesz wydać stówkę dzisiaj. Kółko i pijotem. Po co jestem? A może żelki byś wolał? Albo jakieś cukierki? Możesz wszystko sobie kupić, co chcesz. Możesz iść też za to na kulki na chwilę. Autko takie. Autko? Czyli idziemy do sklepu z zabawkami? Tak. Chodź, ubieramy się. Ten jak tą stówę ma. No chyba Maksiu, że wujkowi dasz stówę. Możesz też dać wujkowi. Nie dam. Nie dasz. No, nie. Próbowałem. Moja tuba. Próbowałem. Nie ma, nie? Bo dostałeś od taty, co nie? Tak. I możesz sobie dzisiaj wydać stówkę. Autko! Autko? A ty masz tyle autek! Zastanów się mądrze, może jakąś fajną zabawkę znajdziemy. Nie, jeszcze autko, autko, autko! Każde 100 lajków to jest kolejne 10 zł do kolejnego nie filmu. Mówić. Każde... Każde... Jo! Każde... Czemu dzieci mają tak, że jak się dmucha? Daj, wyjdę stąd i powiem. Bo nie da się powiedzieć, trzymaj się. Każde 100 lajków to jest 10 zł do kolejnego filmu. Czyli 1000 lajków to jest 100 zł dla Maksia. Więc zobaczymy, ile uzbieramy lajków i Maksiu, na co to przeznaczy kolejną kwotę. Chociaż nie wiem, czy teraz... Ała. Głośniejszy niż postęp. Uszy odpadają. Ała. Nie wytrzymam z nim. Tam cię nie bada. Co? Tam jest dach. Gdzie? To, dużo nam to podpowiedziało. W tym sklepie jest dach, czyli już wiem, gdzie jechać, okej. Okay. Już mam jakieś naprowadzenie. Tak, jest prowadzenie, że dach jest. Tam, gdzie dach, jedziemy do sklepu. Tak. O, do przedszkola Maksiu chce jechać. Nie, nie lubię. No i nie. Bo już robi się ciemno. A masz tam dużo kolegów w przedszkolu? No. Fajni chłopacy? Tak. Fajne chłopaki, mam tak jak my. I mam Marcelinę. Marcelina? A Marcelina to twoja dziewczyna pewnie, co? Tak. Co ty gadasz? I Guba. Ba. A Guba bije Marcelinę. Co ty gadasz? A bronisz swojej dziewczyny? Tak. No i bardzo dobrze. Koksik. A ile już jesteście razem? Jak długo? 2 miesiące? 2 dni? Ile? 7-2. 7-2. Zobaczymy pierwszy sklep, bo tutaj najwięcej możesz kupić za najmniej. Więc myślę, że dobra opcja dla ciebie, ta to ci tylko doradza. I tu też jest dach. Więc dobrze, to tu, tak? Tu jest dach i są schody. Dobra, Maksiu, patrz. Tu są twoje ulubione zabawki. Ty, gościu. Już limit ci się kończy. One są po 42. Ty. Ej. Maksiu. Ty nie wiem. Ej. Ej. A co są na... Ej, ale stówka nie starczy. Słyszysz? Musisz odłożyć jedno. Które odkładasz? Trudna decyzja. Nie! Te są na jutro! Te są na jutro! Ale Maciu, możesz jedno albo dwa, bo zobacz ile to kosztuje pieniążku. 42 ziko, to przekroczysz limit. O, to kolorowe. Kolorowe chcesz? Tak. Dobra, to odkładamy. Jak wrzucił w ogóle jako pętany, nie? To odkładamy, tak? Te zostawiamy. Ale jedzie małe autko. No możesz, jeszcze ci starczy, czekaj. 42 ziko, już. Jaka misja, nie? 42 zł, już 120 ten. No wrzucam, 126 zł, tak o. Na start. No jestem ciekawy, ile lajków biją, bo tam limit będzie gruby chyba. Patrz, tu, patrz, tor, tu. Spokojnie. Tor? No, widzisz to? Pa, ile pętel tu ma. Raz, dwa, trzy. Chyba nie. Które? I bieram sobie za to. No, no. Pamiętaj. Maciu, pamiętaj, że jest inflacja, nie? To i to. Tak, autko. Co
często. Ale wtedy ci nie starczy na inne zabawki w innym sklepie. Ale ci tak. A te są te same, patrz. Takie same? Wow. Tak. Ale bez sensu. A, dobra, ja to. Tu doszło nam 24 zł, czyli razem jest 66. Maciu. Ale to te same wziąłeś. Nie tam. Pokaż. Inne chociaż? Ale mało pieniążków ci zostanie ze stówki. No nie są takie same. No wszystkie inne. Wszystkie inne są. Dobra, później zrobimy unboxing tego, co Maciu. A wiesz, że to jajo się otwiera? To się rozwala? Tak, ja. Ej, ale ty wziąłeś dla dziewczynek z kucykiem kolorowym. Tam jest w środku kucyk kolorowy. To po co ci dla dziewczynek? Weź dla facetów. Zmieniają, ho. To. Jedno, Maciu, możesz. Pieniążki się kończą. Już to odłóż. To jajo odkładamy całe, tak? Dobra, idziemy zobaczyć, ile wyszło. Ja je odłożyłem, bo tam kucyk jest, tak? A tu. Co on złapał? Co to jest? To jest. A, to strzela. To jedno weź, po co ci dwa aż? To dwa ci wystarczą w jednym. Jedno dla ciebie, jedno dla mnie, nie? Tak. Jeden dla ciebie, masz. To ja sobie kupię. Tutaj. Ananas. To. To chcesz? Gościu, ta czekolada 12 zł kosztuje. Limit ci się kończy. O, już. Jedną. Możesz po jednej z każdej rzeczy. Żółtą. To odłóż tego. A ta jest z orzechami, to ta jest gorsza. To ja bym wolał tą. Ta jest lepsza, bo ma te kulki, a tu masz orzechy. No, weź niebieską. Niebieska lepsza. Janek mówi, że niebieska. No. Serio. Tak, no dobra, on sobie wybiera. Te kysynki. Ty bierzem. Truskawkowe? Tak, no lubię. Dobra, już wystarczy w tym tak. Sklepie. Idziemy. I tanci. Lubię zakupy, to zaraz. Kujaki. Wszystko? Tak. Trzymaj pieniądz. Popłać. Ej, widzisz to? Może bo jak urwiesz, to nie zapłacisz, nie będziesz miał gotowy. Pani. Poczekaj jeszcze, pani musi zrobić pik i dopiero zapłacisz. 101,37. Już limit przekroczył. Już? No. Pierwszy sklep. Tu. To ile? 1,37. Juchpi! Ile dałem? Masiu, czy jesz, no? Ej, bo możesz mi to co? No. Dzięki. Daję też ci to mogę. Trzymaj, no. Ty, ale jajo. Ty, myślałem, że jeszcze chociaż dwa albo trzy sklepy odwiedzimy. Ale się skończyło na jednym plus, mamy przekroczony limit. To jeden, ale wycelował prawie, nie? Budżet na film przekroczony. Co tu się dzieje? Ogólnie to nie spodziewałem się, że Maciu roztrwoni całą kwotę w pierwszym sklepie. Widocznie za mało. To już zależy od was, ile tych lajków później wbijecie. Ile będzie? Pamiętajcie, 100 lajków, 10 zł. 1000 lajków, 100 zł. 10 tysięcy lajków, 1000 zł. 100 tysięcy lajków, 10 tysięcy zł. Ja mam nadzieję, żebyście nie wbili 100 tysięcy. Znaczy chciałbym, fajnie by było, ale jakbym Max miał wydać 10 tysięcy zł na zabawki. Tak, tato. Łapkę w górę. Ta, łapkę w górę. Niech tato zbankrutuje. Róbmy to. Dobra, Maksiu wybrał sobie. Chodź tu, musisz powiedzieć. Co sobie wybrałeś? Wybrałam sobie te kulki. Kulki, otwieramy pierwsze kulki, tak? Jedzie te autka. Pokaż tu do kamery, co ty? Jedzie to. A co to takiego jest? Pokaż to. To jest taki... To jest Kapitan Ameryka, gościu. Tak. I to kulki, co robią hopa hopa. Trzy razy te dinozauro auta. Nie, pani mnie też nauczyła tak skakać. Tak? No. Dobra, a co otwieramy pierwszy? Pokaż. Tato, patrz. Wow, pani mnie tak nauczyła. To zaczynamy od kulek. Tak. Uwaga, obracamy, kładziemy Jerzyka. Wow. To jest ja, moje koje. Dobra. Musisz odwrócić. Tu położyć tak o. Wow! Ale to super! Ale to jest super! Co dzieci w tym widzą, nie? To jest kurde mega. No to wiedział! No wiesz, że z kulek masz. Potrzebujemy więcej.
Iron Man, czadowy. Pokaż do kamery, jak wygląda. Jak on nawet nie ma zginanych nóg, gościu. Nawet nogi mu się nie zginają, lipa. Tata, a patrz jak on robi. A, on lata. Nie, on ma tu taka zwiedza. Aha. Widzisz? Teraz Kapitan Ameryka. Tak. A mogłeś wybrać sobie lepsze zabawki, wiesz? Taki twój wybór on... 2 na 10. A on robi... A robi fikołka? Ile on jest? 10 na 10? 10 na 12. No to słabo. A, naciągane. Ej, wow. Ja też chciałbym do was. No i właśnie... Tak, Max wydaje pieniądze. To nie ja, to Max wydał. Nie zwalajcie na mnie. Dałem mu stówkę, mógł sobie wybrać co chce. Dobra, puszczamy dinozaury. A ja tyłem. Ty, fajnie jadą. No. Ja ostatnie dwa dinozaury już. Wow, poszły. Ja tam. Teraz to naciągnij, dawaj. No. Czemu ona nie jedzie? Bo nie ma koło, widzisz? Test żelków, które wybrał Max. Testujemy. Testujemy. Ty też? Ja też. Janeczek też testuje. Ty, ale fajne pudełko, podoba mi się. To dobry wybór. Janeczku, weź se żeleczka. No. Dobre? Dobre żelki. Próbuj, próbuj. Próbuję. Jaka ocena? Ile na 10? Tylko nie 12. 7 na 4, 5, 7. 7 na 10? 10 na 7. Ej, dobre, co? Siaduj. No. Jedyne, co mu się udało dobrze wybrać, to te żelki. No. MMI nic. Ale dobra. Całkiem spoko. Jak oceniasz zabawki? Fajne czy taka lipa? Fajne. Ale przekroczyłeś za tego Zeta, to ci muszę zjeść kawałek jeszcze. Chwila prawdy. Oj, jak pięknie jest. To jest koneser. Koneser smaku. Jak? Słaba? A mówiliśmy właśnie. A mówiliśmy niebieską weź. No, ogólnie to więcej tych pudełek niż zabawek. Pa, tu są zabawki. A tu są pudełka. O co tu chodzi w ogóle? Nie łapiesz mnie! Będę! A, ha, i nie jadę, bo ciebie jadę! To taka zabawa, że my się fajtujemy, a ty dzwonisz po kolegów, tak? I dinozaurami wpadasz. Co ty? No, bez kolegów sobie radź, co ty? Ha! Poważną minę zrobił. Pa, wymyśliłem właśnie zabawę z tych zabawek, co on kupił. I tak. Dobra, naciągaj! Nie, ty masz dwa, ja mam dwa. Naciągaj i musisz trafić w mojego, a ja w twojego. Wygrałem. Haha. Ha. Na dalszą odległość to by miało sens. Bo coraz trudniej. Im dalej, tym trudniej. Nic to nie dało. Jest! I tak sobie właśnie spędzamy. Widziałem! Maciu, jak ci się podobają zabawki? Słabe chyba, co? Nie, są super! Nie, są słabe. Moim zdaniem słabe. Mogłeś wybrać dużo lepiej. I tak oto Max wydał właśnie 100 zł na takie super rzeczy. Ale następnym razem może zaczniemy od innego sklepu. A ty, Janek, na co byś wydał? Na ciebie. Na randkę z tobą. Chociaż za 100 zł to byśmy się nie najedli. Jak nie? McDonald's, chłopie, za 100 to możesz pożaleć. Wino byś kupił, McDonalda postawił, taka randka. Chłopaku. Idziemy. Dobra, kończymy ten film. Wy nie zapomnijcie, każde 100 łapek w górę to 10 zł dla Maxia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym i w poprzednich odcinkach. Elo, jak jeszcze nie oglądaliście, to cofnijcie się, bo dużo macie do nadrobienia. Cześć. Ale mam esse, mam pełen luz. Po coś tu jestem, chcę dotykać chmur i pływać w basenie. Nie robić już nic, to moje marzenie. Ale mam esse, mam pełen luz. Po coś tu jestem, chcę dotykać chmur i pływać w basenie. Nie robić już nic, to moje marzenie.